Hej, witam wszystkich Imperialsów w kolejnym odcinku z gry House of Flipper. Na wasze szczęście, mimo że tutaj jakoś ta seria nie cieszy się powodzeniem, jednak ostatnie achievementy z Europy dają mi tak w kość, że po prostu potrzebuję się przy czymś odstresować, a wiadomo, że lepiej się odstresować przy sprzątaniu. Szkoda, że nie robię tego w swoim mieszkaniu, ale... Whatever. Tomasz z Grzyblewicz do budowa ściany. Myślę, że to mi jakoś fajnie brzmi. Zobaczymy sobie, co tutaj będziemy robili. Dzień dobry. Zwracam się z prośbą o odbudowę dodatkowej ściany w naszym domu. A, do budowę. Boże, jak zwykle nie umiem czytać. Moja córuchna ma już 3 latencja i myślę, że to odpowiedni moment na to, by dostała własnego pokoja. Proszę o podzielenie sypialni na 2 pomieszczenia. Oba pokoje powinny mieć drzwi wychodzące na korytarz. Do pokoju córki proszę wstawić nowe łóżko i sprzedać to dziecięce. Pozdrawiam. Jeszcze czegoś takiego w tej grze nie robiłem, więc chętnie się za to wezmę. Ładny ten dom! Co tutaj się stanęło? Dobra, nie wchodźmy tak może od tyłu, wejdźmy od przodu. Aha, to tutaj, to jest taki salon. Ej, fajne to! Wow, i prawidłowo okap kuchenny zamontowany. Wow, pewnie jeszcze nad wyjściem na zewnątrz. Wiecie, jaki ja mam okap u siebie zamontowany? Bez podłączenia do wentylacji. A właścicielka taką... Mam okap, będzie mógł wszystko sobie odparować. A wszystko dmucha na szafkę do środka. No, zobaczyłem, że po poprzednim tym wynajmującym po prostu cała szafka jest tak tłusta w środku, że to jest jakaś masakra. Nie, ojej. Okej, jakaś piwnica. Dobra, chyba na mapie, z mapy wynika, że wszystko jest tu okej. Nic nie musimy tutaj robić. Nikt tutaj nie przetrzymuje żadnych więźniów. A tu? Tu coś jest. Składzik jaki, co? A, bo oni tutaj tą córuchnę mają. Dobra, tak, tak. I chcą, żeby teraz pewnie tą ścianę wyburzyć, tak? Żeby pokój powiększyć, czy coś takiego, bo dobudować tą ścianę tutaj. No, tutaj nas chyba czeka jakaś robota w takim razie. Tutaj jest kibel, ładne kafelki w sumie. No, taki fajny ten kibel, chociaż malutki, tak? Nie lubię, jak nie mam prysznica. Ja jestem fanem bardziej pryszniców i luster, które się jednak odbijają. No nic! Bierzemy się do roboty. W sumie jak tu wejść? Co my tu mamy? Usuń przednią łóżko dziecięce. Okej, okay, no to skoro mam... co to jest? Budowanie ścian. Budowanie na droży. To mam sprzedać. Dobra. To mam sprzedać, wyjebiście. Usunąłem? No to chyba jednak mi nie zaliczyło zadania. O kurde, to może miałem tego nie sprzedawać. Zamontuj urządzenie, zmodyfikuj ściany. Okej, okay, no i ściany jakoś mamy tutaj modyfikować. Budowanie ścian, wydarzenie. Z modkiem! Coś te odgłosy jakieś dziwne. Boże! Mam nadzieję, że to o to chodziło! To o to chodziło, prawda? Powiem wam, że jakaś dziwna jest ta gra, jeżeli idzie o te rzeczy. Czy to o to chodziło? Ups. Nie no, chyba nie o to, dobra. To wygląda znacznie, znacznie lepiej. Czyli tak, tutaj mamy i tutaj mamy przedzielić to ścianką, tak? Gdzieś w tym miejscu. Budujemy dom, mały, mały dom. Tylko pytanie... A, na mapie to widzę, okej. Okay. Czyli odtąd. Aha, tak to się stawia. Ej, wybiste to jest. Fajnie to podzielili, muszę przyznać, że bardzo sprytnie to programiści porobili. Ja im stawiam cegły. No okej, okay, ścianę postawiłem. Są chyba zadowoleni. Powiem wam szczerze, że najfajniejsze w tej grze to jest to, że tu jest trzeba sprzątać po swojej robocie. Jakie to jest wyjebiste. Łóżko, mam co zrobić? Łóżko grill. Uuu, jakie kolory. Drewno wiśniowe. Bóg, dąb. Dąb jest taki... Kojarzysz, dąb jest raczej ciemny. Dobra, błękitny, krata. A, poduszki. Beż. Urwóz. Kupmy takie łóżeczko. Ono jeszcze bardziej różowe będzie niż to wszystko, co widzieliśmy poprzednio. O Boże, ale to chyba. Dobra, nieważne. To przynieśmy. Tu. Niech sobie tu siedzi, ale to łóżko coś tak... Mały ten pokój dali dzieciakowi, serio. Okej, okay, takie coś. Mi to pasuje. Zdaję w innych pokojach, a co jeszcze mam zrobić? Alo. O, a co tutaj jest? Aha, gniazdko. Wymienić, tak? Ale to nie pisało tam chyba nic. Nie było napisane w zasadzie. No i tutaj też wykonane. No okej, okay, czego jeszcze nie zrobiłem? Panie, czego nie zrobiłem? Znowu zamontuj urządzenie. Kolejne gniazdko do wymiany, serio? No, to jest schowane chyba za kanapą. Kwiatek wam spadł. Kto tak kwiatki stawia, no? Dobra, no i zostało nam tylko posprzątać po sobie. Ja po prostu nienawidzę w polskich robotnikach, że po prostu nigdy po sobie, ale to nigdy nie sprzątają. No, przynajmniej tak jak pamiętam, w domu czy coś naprawiali.
Nigdy nie pamiętam, żeby było wszystko tak zrobione, że wiecie, za kurz zebrany, znaczy nie kurz, też nie, można mówić na to kurz. Bo nie złoto im się płaci, tylko za zrobienie czegoś, ale posprzątać to trzeba samemu. Dobra, zadanie uważam za wykonane. Dobra, bierzemy się za nowe zadania i tak mamy. Trzeba zająć się ścianą, bardzo proszę o pomoc, zapłacę, chcę cię wykorzystać. What? Słodziaku? Michal Burzy... Co? Nie, tutaj nie idziemy. Wacław Szpara. O kurde! Co za nazwisko? Janusz Sikała. Nie, naprawdę, ej, Burzycki Szpara Sikała. No, serio? Dobra, zobaczmy, co tutaj mnie czeka. Dzień dobry, jestem osobą starszą i od lat wynajmuję mieszkania studentom. Niestety w tym roku spotkało mnie prawdziwe nieszczęście. Trafiłem na szemrane towarzystwo. Nie płacili na czas, więc przyszedłem sprawdzić, co się dzieje. Jak tylko drzwi otworzyłem do mieszkania, to myślałem, że serce mi zaraz stanie. Cały dom uświniony, wszędzie po podłodze puszki, wszędzie błoto, butelki, a oni sobie leżą na podłodze w kuchni. Zadowolenia chleją. Ostrzegłem, że wrzucę, jak nie zapłacą, to zapłacili, ale później okazało się, żeby mieć pieniądze, sprzedali kaloryfer na złomie. Ja pierdolę, co za masakra. Stary... O kurwa! Jeżeli to tak wygląda, no dom z zewnątrz nie wygląda źle, no prawda? Przejdźmy się i zobaczmy. No tyły, gites. No i tak się przejdę dookoła. O Boże, ale... O Boże! Dobra, widzieliśmy to tam, nie? Widzieliśmy. Wejdźmy teraz od przodu i zobaczmy. Kurwa, co to ma być? Ja pierdolę! Jak możesz w takim chlewie mieszkać? Nie, w takim chlewie nie... Co tu się wydarzyło? Jakiś gangbang, orgie? Nie wiem, czemu oni tu wynajęli? Co się nawet przejść nie da? Jeżeli jesteś osobą dotkniętą w co? I lekkie przed karaluchami masz możliwość zmienić karaluchy na kawałki szkła. Mi nie przeszkadzają karaluchy. Jezus Maria, co tu się wydarzyło? Ja! Jakie robaki! A jak to żwiwiście wygląda? Ej, serio? Ja nie mogę, co tutaj za chlewiz? Jak w czymś tak... O, tutaj to się kupą chyba rzucali. To wygląda jakby stado bezdomnych tutaj wpuścić do tego mieszkania. Ja pierdolę! Co za chlew? O kurwa, stary! Ja bym ich spisał, po prostu wezwał policję. I masakra, ale to serio, tylko raz się kiedyś interesowałem wynajmem, jak to wygląda. To właściciel w takim wypadku praktycznie nic nie może zrobić. Oczywiście może wyrzucić, ale jeżeli się nie zabezpieczył odpowiednio wcześniej, w sensie nie spisał, nie porobił zdjęć stanu przed wynajmu i tego wszystkiego nie podpisali, właściciel w tym momencie jest w takiej dupie. Zwykła umowa nie wystarczy do czegoś takiego, bo powiedzmy, bo dostaliśmy w takim stanie, no o co chodzi. I niestety to przechodzi. Wiem też od znajomej, która wynajmuje, to ona jest akurat z takiej rodziny deweloperskiej. To mówi, że raz miała taką sytuację, ale to akurat za wynajęła jakiemuś Arabowi, jak to mówiła, kurde, dobre pieniądze dawał. Po 3 miesiącach pieniądze się skończyły, 2 miesiące później przyszła do mieszkania, ani jego, a mieszkanie po prostu wyglądało ponoć tak. Tylko wypierdoliła, zmieniła zamki i tyle. Ale ściekła była. Ja do tej pory mam właśnie takie umowy, do których jest załącznik w postaci płyty CD, na której ktoś poświadcza, że zawartość jest zgodna ze stanem rzeczywistym. Wszystkie zdjęcia są w pokoju zrobione. Czy tam chyba też musi je wydrukować, z tego co pamiętam. No nic! Historia była, obejrzeliśmy wszystko i bierzemy się do sprzątania. Tym razem zaczniemy po prostu od wejścia. W poprzednio było masakryczne. Dzięki za ten komentarz, że były przy drzwiach, ale... Boże, ja nawet nie mam tego pojęcia, gdzie to tam nadal było. Zacząłem sobie grę od początku i nie wiem, gdzie tam jest to na 100%. Myślę, że najpierw ze wszystkich pomieszczeń, jak się da, powyrzucam po prostu te śmieci wszystkie. No ogólnie mieszkanie wygląda na, taki, wygląda na odnowione, ale... I tutaj zrobimy. I tak zrobimy sobie to po prostu porządki we wszystkim. Tutaj cały hall. Okej, okay, zaczniemy po prostu odtąd to wszystko czyścić. Dobra, tutaj wyczyść zabrudzenia. Ciekawe, gdzie te zabrudzenia... O, jeszcze tutaj gazeta. I cholera wie, gdzie te wszystkie zabrudzenia są znowu w tym pomieszczeniu. No, tu wycieraczka? Powiem wam, że... O, tutaj na górze są, okej. Okay. Dobra, zaliczyło mi wszystko w tym pokoju. Na wejściu, teraz tutaj. W dziecięcym pokoju, tak to nazwijmy. Dobra, pokój niby wyczyszczony. So, teraz mamy okno umyć, tak? No i po oknie. Zamontować urządzenie, a to na końcu będziemy zamontowywali. Teraz ten pokój, Boże! Łóżko wygląda, jakby ktoś się zesrał.
Ten plakat jeszcze był tutaj śmieciem, tak z ciekawostek wam powiem. Wyczyścić trzeba wszystko, ale kurde, jak to... To lampy jeszcze? Ja nie wiem, czy to jest takie usyfione, czy to... Chyba jest takie, po prostu taki wygląd tych lamp. A, dobra, tutaj. No i odmalować mamy tutaj cały pokój? Czy o co chodzi? Chyba tak. W sumie to jestem ciekaw waszej opinii, jak wy macie, jak wy dbacie o porządek, czy jak kurka wynajmujecie, chociaż nie wiem, większość z was pewnie jeszcze nie wynajmuje, tylko mieszka z rodzicami, czy coś. No nie wiem, dbacie sami o porządek, rodzice dbają, czy, a jak wynajmujecie, to po prostu czy mieszkacie w takim chlewie, czy jednak, no, chociaż to się przyzna w komentarzach, że mieszka w takim chlewie. Wszyscy porządnicy są na pewno. To dajcie znać w komentarzach po prostu. A ja tutaj odmalowuję pokój teraz. Aż nie wiem, co oni mają do tego czarnego. Mi się tam podoba. Ostatnio w IKEA właśnie widziałem wyjebiste czarne pokoje. Jezus. Chociaż osobiście jednak jestem zwolennikiem takich kolorów ciepłych, że tak powiem. Się człowiek taki radośniejszy czuje. Ale czarny pokój do jakichś tam rzeczy można mieć. Dobra, pokój odmalowany, tak jak zresztą widzicie, na biało. Chociaż czy to wygląda lepiej, no nie jestem pewien. I w zasadzie został nam przedpokój, ten korytarz taki dziwny. O bole, to już tylko mamy wyczyścić. I chyba znowu mnie czeka szukanie tych brudów, bo znowu tak szukam. Wy tego oczywiście nie widzieliście, bo to był element taki dość cichy, gdzie nic nie mówiłem. Ale tu znowu nie widzę po prostu zabrudzeń żadnych, kurde. Nie wiem, mam to w dupie, serio, te zabrudzenia naprawdę mam gdzieś. Dobra, naprawmy teraz ostatnie rzeczy w tych pokojach, które tutaj mamy. Czyli grzejniki trzeba zakupić. Tylko czy to taki ma być? Jakiś taki w cholerę duży ten grzejnik. Powiem wam szczerze. A, karoryfer to się nazywa, dobra. Kaloryfer. Okej, dobra, to było trudne słowo. To sami rozumiecie. I well done, jedno pomieszczenie na 100%. Teraz tutaj tak samo. Kolejne pomieszczenie. Tutaj natomiast nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest jakiś brud. Chyba, że to mi... Tego mi nie zaliczyło? Halo? Nie, no serio. Patrzę po tych rogach, bo to zawsze jest Hugo widać. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest. Przepatrzyłem wszystko, co... Co? Myślałem chyba, że tu. O, o. Tutaj jeszcze nie patrzyłem. O, tu. Nie! To też nie to! Dobra, teraz łazienka. Dobra, i mamy zamontować dwa urządzenia. Co tu mamy? Grzejnik łazienkowy. A tu... Zlew zapierdolili! No, że kibla nie wynieśli. Nie mogę? A, bo muszę odkręcić, okej. No ale patrzcie, przynajmniej zakręcili. Nie zostawili takiego syfu. Montowanie tego nie jest takie... Trzeba kliknąć, nasunąć. O, w środku teraz jesteśmy. Dobra, zlew jest, jak widzicie. Teraz grzejnik łazienkowy. O, lubię to urządzonko, fajne jest. I mission accomplished, przynajmniej w tym pokoju. O Boże, o Boże. Przystępujemy do wyciągiem. Drugie okno. Kurde, zanim zamontujemy jakieś dziwne rzeczy, tutaj trzeba to raczej przesunąć. I co to jest? I kolejny kaloryfer zarąbali? Dobra. To pomieszczenie również uważam za wyczyszczone. Ej, to niezła kasa. Nie, ej, kasa nie jest taka niezła z tego domu. Ja pierdziut. No to tyle roboty będzie. Fuck. No zobaczcie, ledwo dwa kafle mam. Ja pierdolę. Ja, to jest jakiś grzyb! Jezus, serio, ja chyba muszę jakąś cenzurę włączyć na tej grze, bo, no, ale jak nagrywam, nie dla was, sobie na oczy. Serio, bo takie rzeczy mi tak brzydzą. Ha! Serio, ale nie wiecie, jak to mnie brzydzi, a to po prostu... Bym jeszcze to chlorem wszystko przemył, żeby to po prostu pozdychało. Wejść do środka mogę? Nie, no to pewnie jeszcze kabinę trzeba jakoś umyć. Dobra, 100%. Okno i jakieś urządzenia. A tutaj pralkę zajumali. Po co ja te śrubki odkręcam? Co to za jakieś dziwne rzeczy? Ja rozbieram tą pralkę na części, czy o co chodzi? A, takie zabezpieczenia były? Serio? To pralki coś takiego mają? Ej, ja kupowałem ostatnio nową pralkę, to czegoś takiego nie miała. O, coś popsułem. O, tego węża nie było widać. Oj, zaraz się przetrze. Odpływowa. Okej.
Co jeszcze tutaj zarąbali? A znowu kloryfer. Muszę te perki przejrzeć, które mogę używać. Ktoś by mi to może życie umiliło w tym momencie. Bym je porozdawał. A tu jeszcze jest syf jakiś. Przecież widzę, ale czemu mi 100% zrobiło zadania? Tu jest jakiś syf, widzę, na kafelka. Halo, chlorem to. Okej, okay, no ale niby pomieszczenie zaliczone. Tutaj... O Boże! Dobra, czyśćmy to! Teraz tutaj wszystko mi wmiotła, frania wyczyści, bo frania zawsze jest gotowa do czyszczenia. Nie tylko gili. Okej, okay, dobra. Ej, powiem wam, że tej gry chyba na poważnie się przyjść nie da. I weź teraz szukaj tych 4%. Znowu jakieś badzie w jakimś po prostu momencie mi się zaczepiło. Nie wiem, przestawmy te rzeczy. Nie no, jest chyba dobrze. Nie wiem, czy to jest tutaj coś brudny, któryś z tych. Bo czasem ten brud jest na urządzeniach i trzeba to odwrócić czy coś, ale kurde, no tutaj się to wszystko wydaje. Nienawidzę tego typu szafek. One są tak beznadziejne. Też tanie. Dobra, nie wiem, gdzie te 4%. Jak powiedziałem, nie mam zamiaru na to poświęcać czasu więcej. Dobra, tak to jakoś poustawiam. Chociaż może rzeczywiście byłoby tutaj lepiej tą ścianę na ubrania dać. Co bym musiał pewnie to wszystko jakoś tak bliżej tej znaczy ścianę, szafkę na ubrania dać tutaj. No. Bo ją trzeba tak dopasować do końca. Dobra. Nie będzie, powiedzmy. I został mi koloryfer. I w zasadzie wyczyszczyć okno, ale to. Walone 4%! A nie, to cienie. No nie wiem, gdzie to mogło zostać. Powinno być gdzieś na mapie ukazane czy coś. Bo serio, no czasem grafika powoduje, że nie wiem, gdzie zostało te 4% mi do posprzątania. No po prostu nie mam zielonego pojęcia, gdzie to mogłoby być. Jeszcze tak sprawdźmy po tych rogach, to najczęściej tam właśnie się przygapia. Ale trudno, nie wiem, nie chcę marnować za to więcej czasu, bo jeszcze dużo innych rzeczy przede mną. Okej, tu zrobiliśmy, tutaj te mniejsze pokoje też, czyli została mi jedna gówniana, po prostu... No dobra, dwa jeszcze mi zostały, takie beznadziejne przypadki tutaj. Serio, odkurzaczem? Jezu, jak odkurzacz bym potem wyjebał też. No to pewnie jakieś amerykańskie sposoby, kurde. Boże! Co za syf, po prostu jeden wielki syf. Jak można czymś takim mieszkać? Czyszczenie takiej kanapy to byłaby katorga normalnie. Sam jeden dzień bym pewnie czyścił taką kanapę. I znowu gdzieś te procenty mi uciekły. Nie mam zielonego pojęcia znowu gdzie są. A, tutaj na krzesłach. Przynajmniej 2% tu były. No wszystko poprzesuwałem. Nie wiem gdzie to jest. Mogę to przesunąć całe. Dobra, krzesła tutaj. Trudno, nie zrobię tych procentów. Taki mały dom, a taki burdel. Że sobie nie wyobrażacie. To spędziłem już godzinę realnego czasu. Nie wiem ile wyszło odcinka, ale... Ja też spędziłem godzinę czyszcząc samo to mieszkanie. Tak średnio widać na tych szafkach. No tu w zlewie coś jeszcze było. Na tym po prostu nie widać. Było 98%. Nie! Nie! Już wolałem ten większy procent. No tak by mi było, że jestem ślepy. Dobra, trudno. Wyczyścimy okna. Ja pierdolę! Jeszcze się okaże, że jest dzień. Ej, noc się zrobiła. W tej grze jest cykl dnia i nocy? Ja tu cały dzień siedzę. Ale serio, jeżeli wynajmujecie, to szanujcie czyjąś własność, bo... Za ciężko zarobione pieniądze ludzie inwestują w takie mieszkanie do wynajem. No i zamontuj urządzenie, kaloryfer. I ostatni burdello bum bum. Dobra, no i to pomieszczenie również skończyliśmy w 100%. By the way, ostatnio kupiłem dosłownie takie właśnie krzesło sobie do siedzenia przy kompie. I powiem, że jest to najwygodniejsze krzesło, na jakim siedziałem od dawna. Co prawda tanie nie jest, bo 300 mnie kosztowało. Ale i naprawdę tak tutaj jakoś ono wspiera odcinek, nie wiem, pleców, ten dolny, nie wiem, chyba lędźwia to się nazywa, że po prostu w ogóle nie czujecie swojego ciężaru, jak ważycie po te 500 kg. No nic, nieważne. Nie wiem, gdzie tu jest ten ostatni shit. No i kurde, ciemno się zrobiło. Dobra, mamy zrobione 96% zadań w tym mieszkaniu. Nie wiem, gdzie są te ostatnie procenty. Poszukałem, powiem wam szczerze, tego wszystkiego. Ej, nie, jednak nie siedzę godzin, tylko 42 minuty, nieważne. Myślałem, że godzinę już tu siedzę, tak jak patrzę na... A! Przecież byłem jeszcze w innym mieszkaniu, nieważne. Nie wiem, gdzie są te ostatnie rzeczy. Przeszukałem jeszcze raz to wszystko, ale fuck this.
nie chce mi się. No i wróciłem na stare śmieci. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy wam się podobało. Odpowiedzcie na pytanie, które wam zadałem na temat tego, jak sami dbacie o porządek w swoich albo wynajmowanych mieszkaniach, albo pokojach, jeszcze z rodzicami mieszkacie. No i co? Widzimy się za jakiś czas w Housekeeperze. Nie będzie to sobie jakoś wrzucone super regularnie, ale co jakiś czas mi się odcinek się pojawi. Do zobaczenia. Pa, pa!